Jak być niezastąpionym w związkach? Dla tych, którzy szukają odpowiedzi na to pytanie, filozofia stoicyzmu oferuje dogłębny przewodnik. Jak lepiej zrozumieć siebie i drugiego człowieka, jak osiągnąć harmonię i satysfakcję w relacjach, które nawiązujemy z otaczającymi nas ludźmi. W tym filmie omówimy 6 podstawowych zasad, których musisz przestrzegać, aby nie tylko istnieć, ale także odgrywać niezastąpioną rolę w swoich związkach. Z perspektywy stoickiej odkryjesz, jak zachować rezerwę emocjonalną, być bardziej otwartym i szczerym w komunikacji oraz zoptymalizować odzwierciedlenie osobistego rozwoju w swoich związkach. Każda zasada ma na celu uczynienie Twoich interakcji z ludźmi w Twoim życiu bardziej zamierzonymi i znaczącymi. Informacje te są niezbędne do pogłębienia wzajemnego zrozumienia i szacunku, zarówno w relacjach, które dopiero się rozpoczynają, jak i tych, które trwają latami. Podczas gdy nauczysz się, jak strategicznie wykorzystywać w swoich relacjach takie elementy, jak poświęcenie, zaangażowanie i dobra wola, dostrzeżesz także sposoby na osiągnięcie obopólnych korzyści. Pod koniec tego filmu będziesz mieć solidne podstawy w swoich relacjach i jasne zrozumienie, jak stosować ponadczasowe zasady stoicyzmu. Aby uzyskać więcej treści i wskazówek, oglądaj nasze filmy i dołącz do nas w tej podróży. Teraz, jeśli jesteś gotowy, aby odkryć, jak być niezastąpionym w swoich związkach, wejdźmy razem w tę przepełnioną mądrością przygodę. Przejdźmy teraz do nauczenia się, jak zintegrować te stoickie zasady z Twoimi relacjami. Część 1. Samowystarczalność. Pierwszym krokiem do tego, aby stać się niezastąpionym w związkach, jest samowystarczalność. Stoicyzm podkreśla, że niezależność zwiększa wewnętrzny spokój i pewność siebie jednostki. Osoba samowystarczalna może żyć bez uzależnienia emocjonalnego i materialnego od innych. Tworzy to zdrową dynamikę w związkach, ponieważ im bardziej wiesz, że możesz zaspokoić własne potrzeby, tym cenniejszy będzie Twój wkład w związek. Samowystarczalność oznacza także utrzymywanie osobistych granic. Określenie swoich granic i zapewnienie ich przestrzegania stanowi podstawę wzajemnego szacunku i zrozumienia w związku. Dodatkowo ta funkcja pomaga również radzić sobie ze stresem, ponieważ im bardziej jesteś niezależny, tym mniej jesteś podatny na czynniki zewnętrzne. Bycie samowystarczalnym w związku eliminuje także nadmierne zależności i niepotrzebne role. Tworząc zdrowy dystans i niezależność pomiędzy tobą a twoim partnerem, pozwala na rozwój osobisty obu stron. Ta niezależność sprawia, że związek jest trwalszy i bardziej satysfakcjonujący. Wreszcie samowystarczalność chroni cię przed manipulacją i nadużyciami w związkach. Możliwość stania na własnych nogach nie pozwala innym manipulować tobą ani kształtować cię według własnego uznania. Ta silna postawa tworzy solidny i niezawodny fundament w relacjach. Część 2. Rezerwa emocjonalna. W podejściu stoickim utrzymanie rezerwy emocjonalnej to umiejętność radzenia sobie zarówno z własnymi emocjami, jak i reakcjami emocjonalnymi innych. Bycie powściągliwym emocjonalnie oznacza zrozumienie swoich emocji i wyrażanie ich w zdrowy sposób, zamiast dawania nagłych i nieprzemyślanych reakcji. Pozwala to zachować spokojną i kontrolowaną postawę w obliczu trudności w związkach. Rozwijanie tej umiejętności zaczyna się od rozpoznania własnych reakcji emocjonalnych. Zrozumienie tego, co czujesz i dlaczego tak się czujesz, pozwala ci lepiej kontrolować swoje reakcje emocjonalne. Kiedy rozpoznasz swoje emocje, nauczysz się sobie z nimi radzić i, jeśli to konieczne, będziesz w stanie odpowiednio modulować swoje reakcje emocjonalne. Dodatkowo rezerwa emocjonalna jest kluczem do przezwyciężania konfliktów w związkach. Utrzymywanie emocji pod kontrolą w przypadku nieporozumień z partnerem pomaga w nawiązaniu konstruktywnego dialogu zorientowanego na rozwiązania. Utrzymując równowagę emocjonalną, możesz rozwinąć styl komunikacji, który promuje wzajemne zrozumienie i harmonię. Wreszcie posiadanie rezerw emocjonalnych jest również ważne dla ogólnego stanu zdrowia związku. Pozwala to wykazać się dojrzałością emocjonalną i cierpliwością nie tylko w trudnych chwilach, ale także w codziennych kontaktach. W ten sposób, podczas gdy potrzeby emocjonalne obu stron są zaspokojone, powstaje zdrowe i wspierające środowisko relacji. Część 3. Wzajemne korzyści. W stoicyzmie istotne jest, aby relacje opierały się na wzajemnych korzyściach. Oznacza to, że obie strony czerpią korzyści z relacji i odgrywają aktywną rolę w poprawie wzajemnego życia. Obustronne korzyści zapewniają zrównoważony rozwój relacji, uwzględniający potrzeby obu stron, a nie tylko jednej. Aby osiągnąć obopólne korzyści w związku, obie strony muszą szanować swoje cele i marzenia.
Oznacza to wspieranie rozwoju osobistego partnera, świętowanie jego sukcesów i bycie przy nim w trudnych chwilach. Możesz także oczekiwać od nich wsparcia w realizacji własnych celów. Obopólne korzyści można także wzmocnić drobnymi gestami i pomocą w życiu codziennym. Działania takie jak odciążenie partnera pracą, poświęcenie mu czasu lub po prostu ugotowanie posiłku, który lubi, przyczyniają się do utrzymania zdrowego i szczęśliwego związku. Takie zachowania są ważne jako konkretne wskaźniki miłości i uznania. W rezultacie obopólne korzyści tworzą strukturę, która cieszy obie strony relacji i dodatkowo je łączy. Struktura ta jest jednym z kamieni węgielnych zapewniających zdrową i trwałą relację w dłuższej perspektywie. Pozwala na wzmocnienie i pogłębienie więzi w związku, zapewniając obu stronom szczęście i satysfakcję. Część 4. Otwartość i uczciwość. W stoicyzmie otwartość i uczciwość są kamieniami węgielnymi relacji. Otwarte wyrażanie swoich prawdziwych uczuć i myśli gwarantuje, że zaufanie i zrozumienie zbudowane zostaną na solidnych fundamentach. Toruje drogę do stworzenia środowiska wzajemnego zaufania i pozwala na głęboki rozwój relacji. Bycie uczciwym może czasami stanowić wyzwanie, ale jest to klucz do stworzenia zdrowej dynamiki w związku. Otwarte dzielenie się sprawami ze swoim partnerem zachęca go do zachowania przejrzystości również w stosunku do ciebie. Ta przejrzystość pomaga zapobiegać nieporozumieniom i znajdować zdrowsze rozwiązania. W rezultacie relacje stają się silniejsze i trwalsze dzięki otwartości i szczerości. Zdolność obu stron do swobodnego wyrażania siebie wspiera długoterminowy sukces związku. Rozdział 5. Samokontrola. W stoicyzmie samokontrola odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu stabilności i harmonii w związkach. Umiejętność zarządzania własnymi emocjami i działaniami zapobiega destrukcyjnemu wpływowi chwilowych zachcianek lub gniewnych reakcji na związek. Ta kontrola pomaga stworzyć zdrowszą i bardziej zrównoważoną dynamikę relacji. Samokontrola wymaga umiejętności rozpoznawania swoich impulsów i odpowiedniego ich kierowania. Na przykład w sytuacji konfliktowej zamiast początkowej reakcji możesz spokojnie ocenić sytuację i zareagować bardziej konstruktywnie. Takie podejście jest skuteczne w zarządzaniu konfliktami i znajdowaniu rozwiązań. Dodatkowo samokontrola pozwala lepiej zrozumieć potrzeby emocjonalne twoje i twojego partnera. Trzymając swoje reakcje emocjonalne pod kontrolą, możesz podejmować świadome decyzje, aby utrzymać i poprawić ogólny stan związku. To świadome podejście przyczynia się do utrzymania zdrowej relacji w dłuższej perspektywie. Rozdział 6. Cierpliwość i zrozumienie. W stoicyzmie cierpliwość i zrozumienie są jednym z kluczy do długotrwałego sukcesu w związkach. Cierpliwość w obliczu trudności i nieporozumień w związku pozwala zmniejszyć napięcie i znaleźć zdrowsze rozwiązania. Cierpliwość pozwala od czasu do czasu tolerować niedociągnięcia i błędy partnera, aby małe problemy nie zamieniły się w duże problemy. Zrozumienie wymaga głębokiego zrozumienia uczuć, myśli i motywacji partnera. Próba zrozumienia ich punktu widzenia pozwala na wczucie się w sytuację i rozwój relacji na głębszych poziomach. Bycie wyrozumiałym wzmacnia komunikację w związku i pomaga zaspokoić potrzeby obu stron. Cierpliwość i wspólne zrozumienie sprawiają, że relacja jest zbudowana na solidnych fundamentach, a obie strony wspierają się w trudnych chwilach. Cnoty te odgrywają ważną rolę w zarządzaniu złożoną równowagą emocjonalną w związku i osiąganiu długoterminowej harmonii. Aby zachować wzajemny szacunek i miłość, niezbędna jest wzajemna cierpliwość i zrozumienie. W tym filmie omówiliśmy 6 podstawowych zasad stoicyzmu, aby dowiedzieć się, jak możesz być niezastąpiony w swoich związkach. Zasady te nie tylko pomogą Ci zbudować silniejsze i bardziej satysfakcjonujące relacje, ale także pozwolą Ci zająć bardziej zrównoważoną i zdecydowaną postawę w każdym aspekcie swojego życia. Integrując te uniwersalne zasady stoicyzmu ze swoim codziennym życiem, możesz przekształcić zarówno siebie, jak i swoje relacje. Jeśli ten film był dla Ciebie wartościowy, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Możesz także zostawić komentarz, aby podzielić się z nami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami. Twoja opinia pomoże tej społeczności rozwijać się i więcej osób odkryje te cenne informacje. Nadszedł czas, aby zastosować w praktyce to, czego się nauczyłeś.